No i powróciliśmy już do naszego magicznego miejsca w Kupcu Poznańskim, do naszej sztukolady. Chłopców już nie ma, właśnie tak, tak właśnie same, rozmawiałyśmy, same że zostały same dziewczynki, bo dziewczynki są najbardziej cierpliwe, starannie tutaj, pięknie sobie dają radę. Dziewczyny, jak wam idzie? Pokażcie może do kamery też, co stworzyłyście, no, które jajka są wasze. Które jajko tam z przodu jest twoje? A stworzyłaś jeszcze jakąś kurkę? Tam. Kurkę, piękna. Pięknie, super, bardzo fajnie. A ty? Ja stworzyłam tą kurkę i to jajko. A teraz co robisz? Tutaj właśnie stworzyłam to jajko i teraz robię kurkę znowu. No właśnie, tutaj teraz pytanie do naszych artystek troszkę starszych. Te jajka, które robimy, to będą zawieszki? Tak, można je zawiesić, jeśli zrobimy odpowiednią dziurkę, to można je zawiesić na przykład na gałązce albo nawet na oknie można też powiesić. Ale mogą też służyć jako podkładka pod jakieś naczynia w kuchni na przykład? Tak, jak najbardziej może być jako podkładka pod kubek albo pod jakieś gorące naczynie, także to już zależy od naszej fantazji, jak to wykorzystamy później. Jak dzieciaki się dzisiaj spisywały? Dały radę sobie? W zasadzie jak zwykle dzielnie na naszych zajęciach. Bardzo świetnie. Dziewczyny tutaj już złapały chyba glinianego bakcyla, już tutaj się dopytują o zajęcia i świetnie sobie radzą i chyba obawiam się, że będą tutaj dzisiaj pracowały do nocy, także nie wiem, czy dzisiaj wyjdziemy. Dzisiaj wobec tego śpimy w Kupcu Poznańskim i przygotowujemy cały kupiec do świąt wielkanocnych. Tam kolejne jajko. Daria, co dzieje się obok ciebie? Obok mnie powstaje właśnie piękna zawieszka, oczywiście w kształcie jajka z cudownymi wzorkami. Dziewczyny świetnie się bawią i posługują wszystkimi tymi narzędziami, które już wcześniej też pokazywałyśmy. Wobec tego, czy te jajka zabieramy teraz do domu, czy oddajemy tutaj paniom i potem trzeba będzie je odebrać już ze sztukolady? To w zasadzie już według, że tak powiem, decyzji twórców, dlatego że można je wziąć, tylko że glina niewypalona będzie bardzo nietrwała i prawdopodobnie nam się rozsypie po pewnym czasie. Natomiast my możemy je zabrać ze sobą do sztukolady, one muszą dobrze wyschnąć i potem je wypalimy, także niestety już po świętach do odebrania, ale wypalimy, możemy potem poszkliwić, mogą być na przyszły rok. A czy jeszcze jakieś takie właśnie warsztaty związane z Wielkanocą będą odbywać się w sztukoladzie? Przed Wielkanocą już chyba nie zdążymy, dlatego że już wszyscy są zabiegani. Przez te dwa, teraz ostatnie weekendy przedświąteczne miałyśmy cały czas warsztaty różnego rodzaju w różnych technikach świąteczne. Natomiast w zasadzie cały czas mamy różnego rodzaju warsztaty i jakieś związane ze świętami i z różnymi technikami. Także co sobotę dla takich młodszych w tygodniu też często jakieś zajęcia. Proszę sprawdzać na naszej stronie. No właśnie, dziękuję serdecznie. Pani Martyna i pani Marzena były naszymi gośćmi. I oczywiście dzielne trzy dziewczyny, które cały czas zostały i będą pracowały czujnie, bacznie i cierpliwie przede wszystkim nad swoimi wielkanocnymi jajkami. My oczywiście odsyłamy do strony sztukolady, tam można zobaczyć wszystkie zajęcia i na te zajęcia się zapisać. A ja już teraz zapraszam was na relację z koncertu Ani Dąbrowskiej. Naprawdę przepiękny koncert, który odbył się w piątek w Esku. Także serdecznie zapraszam, już się z państwem żegnam i oczywiście do zobaczenia jutro o godzinie 17:30.